Dzień dobry, Szczęść Boże. Witam w kolejny dzień naszych rekolekcji wielkopostnych o sakramencie spowiedzi. Dzisiaj przechodzimy do tego momentu, od którego właśnie jest ta nazwa, spowiedź, czyli do wyznania grzechów przed kapłanem, przed księdzem w konfesjonale, bo tylko. Przez księdza możecie uzyskać rozgrzeszenie. Może to jest truizm, może to jest oczywiste, ale, ale pamiętajmy o tym, że tylko Bóg może uwolnić nas od grzechu, tylko Bóg w niektórych wypadkach może nam na nowo przywrócić życie Boże, jeżeli to jest po grzechach ciężkich, tylko Bóg może na nowo nas wszczepić w siebie. To jest ten obraz krzewu winnego, że jeżeli żeśmy przez grzech ciężki się oderwali od Boga, to jesteśmy jak uschnięta gałązka, która usycha i się nadaje tylko na spalenie nie owocuje, Bóg wtedy dokonuje cudu i wszczepia nas, tylko Bóg może nas od grzechów wolnić, nami odpuścić, ale dał ten władzę swoim następcom, apostołom i księżom: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są odpuszczonym. Dlatego przychodzimy do spowiedzi i przed księdzem. Ale Panu Bogu wyznajemy nasze grzechy. Przypomnę Wam to, co Wam tu cytowałem z pierwszego listu św. Jana. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści z wszelkiej nieprawości. Cały czas tu się pojawia takie słowo wyznanie. Może warto na tym się chwilę zatrzymać i zwrócić uwagę, że wyznanie to jest jakaś uroczysta forma komunikacji. Że zobaczcie, że to nie jest jakby zwykłe poinformowanie kogoś. Ja nie wiem, bo mnie jakby trzy, trzy inne doświadczenia poza spowiedzią przyszły do głowy. Może jest ich więcej, to sobie popatrzcie. Pierwsze, wyznajemy naszą wiarę. To jest bardzo uroczyste. Zobaczcie, to się dokonuje w niedzielę. Wyznanie wiary. To jest też Wigilię paschalną. Zobaczcie, jest coś takiego, co bardzo też jest e, związane ze spowiedzią, bo, bo, bo tam jest Trybunał Miłosierdzia, więc jest wyznanie prawdy w sądzie, że wyznajemy jakąś rzeczywistość w sądzie. I to jest też bardzo uroczyste. No i jest jeszcze trzecie, które nam. Y, które nam jest, y, słuchajcie, bardzo, y, wielu z nas bardzo bliskiej drogie, że wyznajemy komuś miłość. Zobaczcie, y, to jest coś bardzo ważnego, bo, bo jak zakochany chłopak przychodzi do zakochanej dziewczyny i wyzna jej miłość. To nie, to nie jest. Kiedy jej mówi. Kocham cię, to nie, 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 to nie jest informacja. Wiesz, kocham cię. To, to nie jest po to, żeby ją poinformować. Wyznanie, kochanie, jest coś takiego, że w, tym, w, tym, w tej komunikacji, takiej uroczystej, jest zawierzenie się osoby, tej drugiej osobie. Że jeżeli ty komuś mówisz, kocham ciebie, chciałbym z Tobą spędzić swoje życie, to jednocześnie zawierzasz siebie tej drugiej osobie. Wyznanie grzechów, Biorę, ozna, bior, włączy się z tym, że ja biorę odpowiedzialność za zło, które popełniłem i przyznaję się do tego zła. A zarazem w tym wyznaniu właśnie, w tym wypadku yy, też przez księdza, ale w tym wyznaniu zawierzam siebie jako grzesznik, zawierzam siebie jako ten, który popełni grzech, całościowo i oddaję się w Twoje ręce, i oddajemy się w ręce Bożego Miłosierdzia. Panie, zwróćmy uwagę na to, że spowiedź nie jest poinformowaniem Pana Boga o grzechach. My przychodzimy wyznać swoje grzechy. Zobaczcie, jak to jest ważne, jest ten akt zawierzenia się. My nie przychodzimy poinformować Pana Boga o grzechach. Panie Boże, ja zrobiłem to, 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 to i to, i to, i to. Tak jakby Pan Bóg nie wiedział, co myśmy zrobili. Prawdopodobnie by mógł nam jeszcze coś więcej tam dopowiedzieć. My nie przychodzimy go poinformować. My w tym wyznaniu bierzemy odpowiedzialność za te grzechy, a zarazem oddajemy się w ręce dobrego Boga. I to jest, to oczywiście jest dla wielu bardzo trudne. I chciałbym na to zwrócić uwagę, bo wielu mówi, dlaczego ja mam wyznawać swoje grzechy przed człowiekiem. No, po pierwsze, co mogę na to odpowiedzieć? Po pierwsze, Bóg tak chciał. Po drugie, e, mnie się wydaje, i to e, zresztą e, jeszcze do tego wrócę, nawet z takiego punktu widzenia antropologii czy psychologii. Jest coś ważnego w tym, jak my się odsłaniamy przed drugim, że to ta forma spowiedzi jest dobra dla człowieka, nawet w takim aspekcie antropologicznym. Ale mi, mimo wszystko chodzi o to, kochani, żebyśmy pamiętali, że, że ksiądz w spowiedzi jest znakiem obecnego Chrystusa i Jego miłosierdzia. Chciałbym, jak, jak to już tutaj robiłem parę razy, chciałbym wam e, zacytować pewne rzeczy z dzienniczka siostry Faustyny, co Jezus jej mówił właśnie o tym e, wyznawaniu grzechów przed księdzem. Posłuchajcie, najpierw dzienniczek 1725 punkt. Córko moja... Tak jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede mną. Kapłanem się tylko zasłaniem. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem i tak się odsłanie spowiedzi jako przede mną, a ja duszę twoją napełnię światłem swoim. I jeszcze jeden Fragment. Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na Twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem. Lecz sam działam w Twojej duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Słuchajcie, zobaczcie, że tutaj jest Pan Jezus bardzo, no to ładne jest i może niech Wam to zostanie w głowie, że Pan Jezus w tym sakramencie zasłania się kapłanem. Że, że przychodzimy do spowiedzi, do Pana Jezusa, to jemu wyznajemy grzechy. Więc taką mam też podpowiedź, może to niektórym pomoże tak przeżywać, sakrament spowiedzi, żeby wyznanie robić tak. Przychodzisz do spowiedzi, przywitasz się z księdzem, powiesz kiedy byłeś do spowiedzi, i, i teraz mówisz, że chciałbyś wyznać swoje grzechy, i możesz przejść w taką formę, że mówisz to do Pana Jezusa. Panie Jezu, wyznaję Ci, że zgrzeszyłem. Ostatnio tym, tym, Panie Jezu, wyznaję Ci, że zrobiłem to i to. Może to Ci bardziej pomoże przeżywać właśnie spowiedź, jako spotkanie z miłosiernym Panem Jezusem, kiedy będziesz do niego wypowiadał te grzechy. A druga rzecz to takie ładne sformułowanie, i to ta uwaga Pana Jezusa z dzienniczka: Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan. Ten, ten fragment nam zwraca uwagę na to, żeby nie koncentrować się nadmiernie na księdzu. Też na, 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 naprawdę, no ja wiem, że to jest wrażliwy punkt, i, i, ale nie koncentrować się nadmiernie na księdzu, nie, kontra, nie koncentrować się na jego zachowaniach, możliwe, że nawet nieadekwatnych słowach, które nas mogą dotknąć, zaboleć. No Pamiętajcie, że ten ksiądz jest zwykłym człowiekiem, także grzesznym, reaguje po ludzku, może powiedzieć i to niechcący. Wydaje mi się, że bardzo często my możemy być przez zranieni w spowiedzi, czujemy się zranieni, ale naprawdę tam z drugiej strony wcale nie musi być takiej intencji. A jeżeli nawet wyszła Jego słabość, no to oczywiście możecie o tym z Nim tam jakoś też porozmawiać, czy później zwrócić uwagę. Ale pamiętaj, ale też jakby nie, nie koncentrujmy się nadmiernie na księdzu, bo to nie on tam jest najważniejszy. On jest tylko znakiem lekarzem jest Pan Jezus, a ksiądz tam jest aptekarzem. Szczere wyznanie grzechów, nic nie kombinujemy. Ja w ogóle to powiem szczerze, mnie to zadziwia, dlaczego ludzie przychodzą do spowiedzi. No, bo to tak jest, że, że, że to wychodzi często. No, dlaczego ludzie idąc do spowiedzi kombinują? Dlaczego? No, przecież tam się przychodzi do Boga, przecież Bóg wszystko wie. Przecież to jest sakrament, to jest spotkanie z Panem Bogiem. Po co to kombinowanie? No, nie wiem, no to mnie, aż mnie, zawsze mnie to trochę zadziwia, dlaczego? Ja wiem, że tam jest wstyd, jakieś. Pani, idziemy do Boga, ja Wam tutaj dlatego ciągle cytuję tą faustynę dzienniczek, żebyśmy pamiętali, że idziemy do Miłosiernego Boga, który stoi po naszej stronie. Jezus nie przyszedł świata potępić, ale zbawić. My do, do spowiedzi nie przychodzimy po potępienie, ale po zbawienie, po uzdrowienie, po uleczenie. I przychodzę tam i ze mną mówię, panie, jestem wielkim grzesznikiem, zgrzeszyłem tym, tym, tym. Zmiłuj się nade mną. Prosto, konkretnie, nie owijać bawełnę, nie, nie stosować jakichś eufemizmu. <tum> tak mówimy, że tak mówimy, ale jakbyśmy chcieli nie powiedzieć, po co? Nie, no to nie no konkretnie biorę odpowiedzialność. Mówię, Panie, tak zgrzeszyłem, przyznaję, jestem bez winy. Na pewno trzeba, kochani, w spowiedzi, zawsze trzeba wyznać grzechy ciężkie. Czy te, które nazywamy też śmiertelnymi. Te grzechy trzeba zawsze wyznać. Spowiedź jest przede wszystkim dla tych biednych grzeszników, które którzy po po oderwali się od łaski uświęcających przez grzechy ciężkie. A grzechy powszednie nie musisz wszystkich wyznać. Po rachunku sumienia y, mówisz i przychodzisz, więcej nie pamiętam, to nie, nie, nie musisz skrupulatnie wszystko tam wyznawać. Na pewno, kochani, jest ważne, błagam was, proszę was jako ksiądz, bo często nawet ludzie w spowiedzi to robią, żebyście się nie przychodzili i usprawiedliwiali w spowiedzi. Po co to? No, ludzie, no przecież my do spowiedzi przychodzimy po usprawiedliwienie, ale to usprawiedliwienie daje nam Bóg. To on nas usprawiedliwia. To jak ja sam siebie usprawiedliwiam, to po co ja tam w ogóle idę? No nie usprawiedliwiam, po co, przed kim? Co wszyscy, wszyscy, kochani, grzeszymy. Przecież ja też się spowiadam. Każdy ma grzechy. Ja tam idę, żeby mnie Bóg usprawiedliwił. Ja idę po pojednanie. Idę po to, żeby napełnić się tam wewnętrznym pokojem i radością. I to jest naprawdę piękny sakrament, yy, który nawet z punktu widzenia właśnie antropologii się nam przydaje, że to przepraszam za to porównanie, bo ono jest może takie nieładne, ale trochę to jest tak, że. że no, nie jest to ładne, ale chcę to powiedzieć, że z to jest trochę tak, jak ja bym miał zatrucie i jakbym to zwymiotował tam. Czy to jest nawet w aspekcie takim psychologicznym tak to się dzieje? Jest taki psalm 32, który myślę o tym bardzo ładnie mówi i to pomodlimy się na koniec. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Póki milczałem. Usychały moje kości wśród codziennych moich jęków. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukrywałem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował złą mego grzechu. No piękne jest to, słuchajcie, sformułowanie. Póki milczałem, usychały moje kości. Yy, wśród codziennych moich jęków. Kiedy nosimy w sobie często bagaż grzechów całymi tygodniami, miesiącami, a nawet latami, no to to nasze życie jakby usycha, jałowieje. Ale kiedy przychodzę i wyznaję je z pokorą, wyznaję moją nieprawość wobec Panu, on daruje moje zło. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Pani, dziękuję Wam. Zapraszam na ostatnią kazanie rekolekcyjne za tydzień To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów Dziękujemy